Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w odcinku znowu z Bugiem, z Bugiem, przepraszam, emocji, w grze World of Tanks. Oczywiście wszyscy wiecie, że World of Tanks rozwija się w ostatnich czasach mocno, czyli weszła, można powiedzieć, unowocześniona wersja 1.0, gdzie mamy nowy silnik, gdzie wszystkie mapy zostały stworzone na nowo, mamy też nową mapę, ale niestety, cóż, stworzone na nowo i nowe bugi. Pokazywałem już Wam stojącego pionowo Toga i tak dalej, i tak dalej. Teraz mapa Prowincja. Przypominam, jest to nowa mapa, która weszła wraz z włoskimi czołgami. Na mapie Prowincji, jak widzicie, w dolnym prawym rogu, zobaczcie sobie, w tym miejscu, czyli jak jest mapa, czyli jedna strona mapy, tam gdzie jest taki stawik i ta druga strona i tu jest rzeczka. W zasadzie ten bug nie przyda się totalnie do niczego, ale kolega Oniku Uzarczyk.pl z klanu Azap właśnie wysłał mi. Na początku oni, powiem Wam szczerze, że oni szukali bugu, po prostu nie wiedzieli, co znajdą. No i sobie tak szukają. No na początku... I teraz słuchajcie, postanowił, strzelił z kolegą tutaj na bardzo fajnym... Kurde, nie to. Chcieli właśnie zjechać tam na dół. Ten zjazd na dół, powiem Wam, nie jest taki trudny. Myśmy na treningówce wczoraj, to tam bez problemu się zjeżdża. Nawet IS-7 tam zjechał. IS-7 tam zjechał. Więc zjazd w tamte rejony, no temu zabrało dużo. Ale tu LC to jest... O! Drugi gracz na full hapie jest na dole. A to jest... Kurde, co ja to robię? 1390. No i słuchajcie. Jest na dole. Teraz Wam coś pokażę. Próbuję tu zjechać, nie? I teraz patrzcie się na to. Gracz chce zjechać na dół. Ale powiem Wam szczerze, że myśmy wczoraj zjeżdżali i tylko jeden gracz na chyba, nie wiem, 30 zjechał przeżywając. I teraz patrzcie się. On zjechał w ten sposób, że spadając, jakby ktoś chciał to zrobić, spadając uderzył gąskami najpierw w to miejsce, przez co stracił 500 HP, tutaj tylko 50 i przeżył. Czyli słuchajcie, jakby ktoś chciał tam wskoczyć, to właśnie to jest pomysł. No i tutaj kolega, znaczy akurat nie z moim kolegą, ale być może postanowił poszukać jakichś dziwnych bugów. Tu od razu warto zauważyć, że te kamienie, jak widzicie, przez nie można przejechać. Oczywiście tam nikt nie chodzi, więc te kamienie po prostu, one tylko tak były zrobione, żeby były. No i tu szuka bugów. Co tu może być ciekawego? No i zobaczcie, zaraz postanowi przejechać na drugą stronę. Tylko nie tędy, tędy się bał, ale drugą stroną, czyli no kombinuje. I przejeżdża tu. I teraz hop siup. Myk, na drugą stronę. Dobra. I teraz patrzcie się na to. Jest na drugiej stronie. I ta góra... Ta góra po prostu... Myk. Można do niej wjechać. Słuchajcie, ja Wam powiem tak. To jest nic. To jest po prostu tylko jakiś taki bug, bug. Nic nieznaczący. Ale chciałem Wam go pokazać.
A nuż chcielibyście coś ciekawego poszukać, coś ciekawego znaleźć i coś ciekawego pokazać. A może na prowincji znajdziecie jakąś... patrzcie się na przykład na prowincji, na A3, A4, A5, A6. Tam są takie bardzo ładne rejony, jakaś taka plaża i dzieli taki murek. Ciekawe, czy komuś z was udałoby się tam wjechać. Jeżeli ktoś z was by tam wjechał, dajcie znać. Wyślijcie mi powtórkę, pokażę to u mnie na kanale. Dobra, no to tu zwiedzamy jeszcze to co udało się tu koledze poprzejeżdżać. Rzeczywiście, tak mówię, no nic to nie jest niesamowitego. Po prostu gościu se wjechał w górę. Ale, słuchajcie, nie wiadomo. Dlaczego nie wiadomo? Bo zaraz zginie ten mały... jego towarzysz i się zakończy zakończy się powtórka. O! Rozbił się. Jest koniec. Czyli słuchajcie, tak naprawdę to nie wiadomo, co tam może dalej się dziać. Czyli jeżeli oczywiście chcielibyście posprawdzać, to spróbujcie tak dla jaj z kumplem na treningówce. Wejdźcie sobie właśnie w tamten rejon mapy. No i może uda wam się właśnie odkryć jakieś ciekawe przejście, które można wykorzystać w grze. Informujmy Wargaming o takich sprawach. Dlaczego? No bo wiadomo, Wargaming stworzył wersję 1.0, ale nie odkrył wszystkich błędów. Warto te błędy znaleźć, żeby nie przeszkadzały one nam w grze World of Tanks. Ruszajcie w włoskim stylu. Nie wiem, dlaczego to powtórzyli. A jest coś. Czekajcie. Ruszajcie we włoskim stylu z bufonem. Cieszmy się we wprowadzeniem ble, 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 ble. Czyli od dziś, od 7 rano do wtorku nagroda specjalny dowódca Buffon. O. Cel. Rozegrajcie bitwę. Raz na konto. Tylko Pantera 44, którą mam. Progetto. A, no to super. No to zaraz to sprawdzimy. W każdym bądź razie ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam, jeżeli chodzi o informacje do mnie, czyli na przykład chcecie zagrać ze mną jubileuszową bitwę, chcecie wysłać mi powtórkę, czy też macie do mnie jakąś sprawę, cokolwiek chcecie ode mnie, piszcie na maila faja77wot@gmail.com. No i cóż, jeżeli chodzi o jubileuszowe bitwy, proszę was o to, abyście wysyłali przynajmniej 200, przynajmniej 100 bitew wcześniej. Chodzi o to, żebym ja przeczytał tego maila i zdążył się z wami umówić. Ja nie zawsze mam czas, czasami jestem w pracy i tak dalej, więc najlepiej to wysłać wcześniej. Po drugie, zapraszam dziś w piątek i jutro w sobotę na streama. Jak zwykle moje streamy są totalnie na luzie. I cóż, i testuję Lucy, to jest tak zwana, można powiedzieć, darmowa dotacja. Trochę nie lubię tego, jak ktoś na przykład wysyła SMS-a, dam na to za 3 zł i ten, którego chcę obdarować tym SMS-em, dostaje złoty 50. Po prostu niestety takie są sumy zabierane. A darmowe dotacje Lucy właśnie ja testuję i jestem z tego bardzo zadowolony. Można kilka dolców dziennie zarobić na dobry obiadek, a was to nic nie kosztuje, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co to są te Lucy, zapraszam. Po prostu wy wpisujecie, jaką mam muzykę puścić albo jaką sprawę macie do mnie, wyświetla się to na streamie. No i tyle, wyskakuje link, którego należy kliknąć, wyłączacie ten link i koniec. Ja dostaję tam, można powiedzieć, 1/10 dolara za takiego lutsa, a wy, można powiedzieć, pomagacie mi, nic nie płacąc. I to jest super,
a nie te SMS-y, które moim zdaniem są bezsensowne. To wszystko. Zapraszam dziś, może już po godzinie 19 na stream. Trzymajcie się, do zobaczenia.